Witam z Lubromia. Mam ogromną przyjemność zaprezentować dziś nieruchomość położoną przy ulicy Fabrycznej, ale zanim to pokażę, co ciekawego można znaleźć na tak zwanym Nowym Mieście. I zaczynamy. Zespół Szkół nr 2. 1000 szkół na tysiąclecie Polski. Ja miałem przyjemność uczęszczać tu przez 8 lat. Obecnie, po modernizacji, z nowym przedszkolem. Dzieci dziś to mają bardzo dobrze. Nowe place zabaw, a za szkołą nowoczesny kompleks sportowy. Boomerzy, tacy jak ja, ale nie tylko, mogą skorzystać z bieżni, boiska do piłki nożnej, do piłki ręcznej, siatkowej, kortu tenisowego, boiska do koszykówki, które zimą zamienia się w lodowisko. Rzut kamieniem od szkoły podstawowej nr 2 oraz naszego domu przy ulicy Fabrycznej znajdziemy kompleks basenów. Kryta pływalnia, basen odkryty, brodzik dla najmłodszych. Już bez kompleksów wzdłuż kortu tenisowego przechodzimy pod dom kultury, gdzie w jednym miejscu znajdziemy salę widowiskową, kino, teatr. Po przekroczeniu granicy znajdziemy mnóstwo miejsca do wypoczynku pod gołym niebem i zbliżymy się do Wolbromiaków, gdzie wśród alejek z ławkami, miejscami piknikowymi znajdziemy fontannę. Nad wszystkim czuwają siły powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej, tężnie. Kącik szachowy, siłownie oraz miejsce dla najmłodszych. A teraz przechodzimy rzeczonym migiem do ulicy Fabrycznej i nieruchomości, którą mam zaszczyt Państwu zaprezentować. Dom o powierzchni użytkowej około 100 m kwadratowych. Działka to 4,5 ara z urządzonym ogrodem. Parter domu to kuchnia, łazienka wraz z WC oraz 3 pokoje i 80 m powierzchni użytkowej. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu telefonicznego, obejrzenia domu na żywo oraz śledzenia mojego Facebooka oraz kanału na YouTube. Do zobaczenia!